namalowany bez użycia światłocienia. Widok fary jest wydrukiem, więc tym wybiegiem mogłam pokazać światłocień miasteczka. Podłoga kolegium ma intensywny zapach jakiejś starej, śmierdzącej farby do drewna. Łatwo zahaczyć o wystające drewniane deski pracowni. Pozowały nam do naszych martwych natur zielone butelki, garnki z farbami, okazjonalnie służące jako mieszalniki, krzesła, okna. W każdej pracowni malarskiej zazwyczaj znajduje się krowia czaszka, jedyne memento mori studenta. Lubelskie, kazimierskie warsztaty malarskie przesłania światło z wielkiego zderzacza hadronów. Udało się odkryć bozon Higgsa. Co może nas spotkać za 10 lat w 2022 roku? Nad tym się wtedy zastanawiałam. Po prostu otworzyłam swoje archiwum prac w komputerze i inspiracją do tej wystawy jest właśnie ten sepiowy rysunek, gdzie po prostu odkryłam, że narysowałam wnętrze mieszkania w innym miejscu. Po prostu znajdował się stary telewizor z takim kwadratowym ekranem i tak sobie zdałam sprawę, że właśnie minęło 10 lat, ta technologia się zmieniła, tam jeszcze w tyle widać domofon gdzieś tak właśnie też z roku 2007-2008 i sobie zdałam sprawę właśnie, że zmieniają się technologie, tak samo technologie malarskie tutaj. To jest przestrzeń takiego starego medium, to są obrazy malowane realistycznie. Teraz te kierunki sztuki się rozwijają intensywnie i mamy do czynienia z mediami sztuki cyfrowej, które już przestały być nowe. Nawet mówimy o tym, że znajdujemy się w przestrzeni postmedium, czyli to nie jest tak, że coś się skończyło, tylko że to medium cyfrowe staje się już tak powszechne, że właściwie nas otacza i trudno już mówić o sztuce mediów cyfrowych, ponieważ wszyscy używają tych mediów, nawet malarze tacy na przykład jak ja umieszczają swoje zdjęcia w sieci, robią swoje strony wirtualne. I tutaj mamy wiele takich elementów, które właśnie przypominają mi to, co się działo. Na przykład tutaj jest taki otwór w drzwiach, który został wycięty dla czarnej kotki, która schodziła sobie z trzeciego piętra na dół do piwnicy. Znikała na 2 tygodnie, po czym wracała z powrotem na trzecie piętro przez klatkę schodową, wracała do domu. I to są właśnie tak już tej kotki z nami teraz nie ma. Tutaj następny obraz obok, nie podchodzę bliżej, żeby go nie zasłaniać. Tutaj są też takie opcje dostępne, na przykład można przelecieć sobie na przestrzał przez obraz i obserwować to, jak ten obraz się przemieszcza, więc można troszeczkę percypować dokładnie galerię w inny sposób niż zazwyczaj. Można na przykład polecieć w górę, popatrzeć właśnie na galerię z góry, jak te prace się wszystkie koło siebie układają. I tutaj przechodzę do, tutaj jest właśnie po obok tej pracy z sepi martwa natura,